Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, witamy Was w ramach 17. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Wege, cyklu spotkań Kawa z Jarmużem. Pewnie pijecie kawę z różnymi dodatkami, z cukrem, z kardamonem. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedykolwiek pił kawę z Jarmużem. Ja będę miała tą przyjemność przez cały tydzień, ponieważ obok mnie na kanapie siedzi dr Sławomir Jarmuż, polski psycholog, założyciel i współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej Moderator z Wrocławia. I jako psycholog myślę, że Sławek nam pomoże rozwiązać niejeden problem i odpowiedzieć na niejedno pytanie dotyczące tego, jak skutecznie ludzi zachęcać do weganizmu i jak skutecznie naszą ideę jeszcze bardziej wdrażać w czyn. Witamy Cię serdecznie, Sławku. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dziś wracamy do naszego specjalisty od psychologii z pytaniem troszkę innym. Rozmawialiśmy ostatnio o tym, jak my, działacze, na przykład FIWY, mamy przekonywać do weganizmu. A teraz drugą stronę. Jeżeli ktoś już jest trochę przekonany i próbuje na przykład naszego programu Zostań Wege przez 30 dni, to kiedy możemy powiedzieć o tym, że wykształcił się w nim nawyk? Mieć taką pewność, że to, co mi się udawało przez jakiś czas, już jest nawykowe. No to trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Chociaż mamy w tak zwanym świecie rozwoju osobistego pewien mit na ten temat. Ten mit, już nawet książki są na ten temat. To jest mit 21 dni albo 21 prób. Jest ciekawa w ogóle historia, skąd ten mit się wziął. To był taki gość, który chirurg plastyczny, Amerykanin, który w 60-tych latach XX wieku robił operacje plastyczne. Operacje plastyczne kobietom. Zaczęło się to oczywiście jeszcze za czasów II wojny światowej, kiedy ranni żołnierze przechodzili niektórzy operacje plastyczne. Jak to wiadomo, to co zaczyna się w wojsku, przechodzi potem do cywila. I kobiety zaczęły robić sobie operacje plastyczne i tenże mężczyzna, tenże chirurg plastyczny, jakbyśmy dziś powiedzieli, zauważył, że po 21 dniach po operacji kobiety bardziej wierzą w siebie i mają wyższą samoocenę. Nie sprawdził tego w żaden systematyczny sposób, tylko zauważył. Napisał książkę na ten temat, New Faces, New Futures, ale nowa twarz, nowe oblicze, nowa przyszłość. No i zaczął propagować tę swoją ideę, która w jakiś, nie wiadomo jaki sposób trafiła do praktyki. Potem napisał książkę o psychocybernetyce i stwierdził też, że ludzie, którzy przechodzą operację usunięcia kończyn, usunięcia nóg lub rąk, mają tak zwane bóle fantomowe, czyli mimo, że nie mamy ręki lub nogi, to czujemy, jakby ona nas wciąż bolała. Otóż stwierdził on, że te bóle fantomowe ustępują mniej więcej po 21 dniach. Ten mit zaczął się utrzymywać, kształtować i upowszechniać. Dzisiaj w świecie rozwoju osobistego mamy takie przekonanie, że wystarczy 21 prób albo 21 dni i nawyk jest gotowy. To jest kompletna bzdura, kompletna bzdura. Nawet były robione badania na kilkuset ludziach, którzy kształtowali bardzo różne nawyki w swoim życiu. Okazało się, że kształtowanie nawyków, tak jak oni twierdzili, że są kształtowane, trwało to między 19 a 256 dni. Średnia o 60 kilka. Ta średnia niczym nie mówi. Ale to tak jak zdroworozsądkowo można było się spodziewać, jest to sprawa niezwykle indywidualna i nie ma jednoznacznej definicji, kiedy nawyk jest gotowy. To jest bardzo subiektywna kwestia. Jeżeli na przykład nie jesz mięsa i nie ciągnie cię do tego mięsa, to można z grubsza przyjąć, że nawyk jest ukształtowany. Ale nawet jeżeli nie jesz już mięsa, a widzisz
mięso, które ci kiedyś bardzo smakowało i nadal masz chęć je zjeść, czy to oznacza, że nawyk nie jest ukształtowany? Ja nie jem mięso już prawie 10 lat. Do tej pory, jak widzę mięso, to wiem, że mam ochotę, ale nie patrzę na nie jakoś negatywnie, a czasami nawet bym zjadł. Nie robię tego oczywiście z innych powodów, ale czy to oznacza, że nie mam ukształtowanego nawyku? Mam zdecydowanie. Mam. A więc odpowiadając na tyle, ile mogę precyzyjnie na to pytanie. Jeżeli zaczynasz swoją drogę z weganizmem i przestajesz jeść mięso, to ty zadecydujesz, kiedy to już jest trwała tendencja. Na pewno w przypadku weganizmu będzie to dużo łatwiejsze niż w przypadku rzucania palenia. Na pewno będzie to łatwiejsze i to jest dobra wiadomość. My potrzebujemy dobrych wiadomości. Dziękuję.